Mówimy o sobie wolni ludzie. Niewolnictwo to tylko karta z historii. Taki koszmar z odległej przeszłości. Niechciany, wypierany z umysłu. Ale czy na pewno, czy na pewno jesteśmy wolnymi ludźmi? Mam coraz więcej wątpliwości. Ja myślę, że wolność osobista, nasza wolność jest bardzo zagrożona. Właśnie to zagrożenie zagrożenie naszej wolności. Jest tematem dzisiejszego programu. Muzyka Temat dostępu do broni palnej od dłuższego czasu budzi gorące emocje. A ty, panie kolego, jesteś zwolennikiem powszechnego dostępu do broni palnej? Czy wolisz, żeby dostęp do broni palnej mieli tylko przestępcy? Przestępcy broni w sklepie nie kupują. W związku z tym chciałbym mieć równe szanse. Mam podobne zdanie w tej kwestii. Jednak politycy i urzędnicy mają opinię dokładnie przeciwną. Mówią, że obroni nas policja. Czyli rozumiem, że mam wyrzucić gaśnicę z domu, bo chroni mnie straż pożarna? Szkopu w tym, że policja jest dzisiaj zajęta czymś zupełnie innym mianowicie ochroną rządu przed obywatelami, co możemy podziwiać niemal na każdym wiecu czy demonstracji. Policja wpisuje się tym samym w niechlubne tradycje milicji obywatelskiej. Tymczasem obywatele muszą radzić sobie sami. Historycznie sprawa wygląda tak. Broń odebrał nam carat za powstanie styczniowe. Mogliśmy je zorganizować, dlatego że byliśmy uzbrojeni. Druga rzecz pospolita nie chwapiła się ze zmianą tej ustawy. APRL nie mógł sobie pozwolić na uzbrojone społeczeństwo. Nasz polski rząd boi się nas do tego stopnia nas, obywateli, że do pacyfikacji naszego gniewu jest gotowy ściągać obce formacje zbrojne. Czyli słynna ustawa 1066, podpisana przez prezydenta Bula Komorowskiego. Polska należy dzisiaj do najbardziej rozbrojonych państw. Tymczasem w Europie i na świecie obowiązują zupełnie inne standardy. Jednym z najbardziej uzbrojonych społeczeństw na świecie są Szwajcarzy. Tam, prawie pod każdą strzechą, znajduje się karabin. I jakoś nie słychać o tym, żeby w Szwajcarii odbywały się strzelaniny rodem z Chicago lat 30., czy następowały masowe mordy. Jaka jest różnica między Polakiem a Szwajcarem? Dlaczego szwajcarom wolno bronić swoich domostw i swojej ojczyzny, a Polakom nie? Uzbrojeni po zęby szwajcarzy są jednym z najbardziej pokojowych i uporządkowanych społeczeństw. Tymczasem ten symboliczny karabin pod strzechą skutecznie zniechęca zarówno agresorów, jak i przestępców. Pamiętajcie, wolny człowiek ma prawo do posiadania broni. To niewolnik jest bezbronny. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom. Naszym przyszłym lepszym dniom warsza. Tak. Wyobraźmy sobie, że kupiłem sobie kawałek ziemi i chciałbym zbudować na niej mały domek. No to buduj chłopie. To nie takie proste, to dlaczego? Ty masz pieniędzy? Mam pieniądze, pomysł i projekt, ale to wszystko nie wystarcza. Potrzebna jest jeszcze zgoda urzędników. A po co ci zgoda urzędników? No właśnie po co? Dlaczego to urzędnicy mają decydować o tym, co ja robię ze swoją ziemią i swoimi pieniędzmi? Ale to samowola. Może urzędnicy uważają, że gdyby pozwolili decydować za siebie, w całej Polsce zaczęłyby powstawać koszmarki architektoniczne? Naprawdę? Zatem sprawdźmy. Oto przykład tego, co urzędnik nazywa samowolą budowlaną. Zaiste szkaradne. A takie piękne budowle powstały dzięki urzędnikom. Gdyby nadzór budowlany istniał za czasów Kazimierza Wielkiego, obowiązywałoby nieco inne przysłowie, a mianowicie: zastał Polskę drewnianą i zostawił też drewnianą. Dla przykładu, zobaczmy jak robią to inni. Skoro mamy wzbogacić się kulturowo, sięgnijmy w tamte rejony. To przykład samowoli budowlanej. Zupełnie bez wyczucia. Bez gustu. Wszystko bez ładu i składu. A tak wygląda standard budowlany zatwierdzony przez urzędników. Niebanalna forma, ciekawa realizacja. Sądzę, że po ubogaceniu kulturowym Europy takie widoki staną się częścią standardu europejskiego i polskiego. Jednak mówiąc absolutnie serio, bez trudności można wprowadzić ogólne przepisy regulujące zasady budowlane. Na przykład określić minimalną odległość budynku od granicy posesji w stosunku do jego wysokości w kalenicy od cała regulacja. Tylko co robiliby biedni urzędnicy nie dość, że straciliby troszkę władzy, to jeszcze musieliby poszukać nowej pracy. Pamiętajcie: wolny człowiek decyduje sam o swojej własności. Niewolnik nie ma własności. Inni decydują za niego. Kto najlepiej wie, co jest dobre dla Twojego dziecka? Jasne, że ja. Rodzice wiedzą najlepiej, co jest dobre dla ich dzieci, i to oni powinni decydować. Ale nie w Polsce. Tutaj znacznie lepiej wie państwo. Tutaj znacznie lepiej wiedzą urzędnicy. Teraz to przesadzasz. Ani trochę. Właśnie w tym roku po raz pierwszy do szkoły poszła moja sześcioletnia córeczka. Państwo zmusiło mnie, abym posłał do szkoły. Nie pozostawiono mi żadnego wyboru. Nie pozostawiono wyboru mi i setkom tysięcy innych rodziców. Pamiętam, tym zajmowali się państwo elbanowscy. Zebrali ponad milion podpisów pod referendum w tej sprawie. I co? I nic. Politycy pokazali, że mają potrzeby miliona obywateli w dolnej części plecy. Pani Kidawa-Błońska powiedziała Od tego, kiedy poślemy dzieci do szkoły, zależy ich rozwój. Dlatego powinni o tym decydować parlamentarzyści, a nie rodzice w referendum. Gratuluję oceny sytuacji. Polski rząd wie znacznie lepiej od nas, co nasze dzieci powinny jeść. Dlatego, żeby nie były grubaskami. Uregulowano ustawowo, podkreślam ustawowo, co może być sprzedawane w szkolnych sklepikach i co może być podawane w szkolnych stołówkach. Politycy zdecydowali, że nasze dzieci są niedojrzałe, by móc kupować chipsy. Ale nasze dzieci są dużo sprytniejsze od durnych polityków. W taki mniej więcej sposób wyglądają korytarze w dużej części polskich szkół. I nic dziwnego, w końcu produkty wycofane ze szkolnych sklepików są dopuszczone do obrotu, legalne i ogólnodostępne. Zamiast traktować tych młodych ludzi jako dorastających obywateli, wprowadzono kolejny idiotyczny zakaz. Aby starczyło porozmawiać. To tylko wybrane przykłady sytuacji, gdy urzędnicy i politycy odbierają nam wolność. Chcecie więcej? Proszę bardzo. Przymusowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z których nie można zrezygnować. Każdy prowadzący działalność, każdy pracujący musi opłacać ten haracz. Okopujący nas biurokraci nie pozwalają nam nawet uwędzić kiełbasy. Nawet jeśli chcemy wyciąć drzewo, które sami posadziliśmy na własnej działce, musimy poprosić o zgodę urzędnika. Państwo mówi nam, jak mamy żyć, co mamy myśleć i jakie postępowanie jest poprawne i akceptowane przez urzędników, polityków i usłuszne media. Przykładem niech będą zaniepokojeni Polacy, którzy boją się fali imigrantów. Sam fakt, że dostrzegasz zagrożenie, zagrożenie terroryzmem, pozwala politykom i pracującym dla nich dziennikarzom nazwać cię rasistą, nazwać cię ksenofobem. Czy troska o moją, o Twoją rodzinę to rasizm? Czy troska o nasze państwo to ksenofobia? Uważacie, że przesadzamy? Nic bardziej mylnego. Oto przykłady z życia. Pan Maciej Dobrowolski przez ponad 3 lata siedział w areszcie bez żadnego wyroku. Tylko i wyłącznie na podstawie mętnych zeznań gangstera. Nie skazany, tylko oskarżony, sąd zabrał 3 lata życia niewinnemu człowiekowi, tylko dlatego, że jest kibicem. Dziś dobrowolski jest na wolności zawdzięcza to ogólnopolskiej akcji. Zorganizowanej właśnie przez kibiców głównych klubów piłkarskich. W 2008 roku Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził kontrolę w kopalni Szarogłazów w Młynowie. W jej wyniku zarzucono przedsiębiorcy unikanie płacenia podatku i zażądano zwrotu ponad 900 tysięcy złotych. Po kilku latach naczelny sąd administracyjny uchylił decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Wrocławiu. Oznacza to, że przedsiębiorca od początku był uczciwy, a mylił się urzędnik. Tylko, że firma w międzyczasie upadła. Możemy mnożyć przykłady, gdy urzędnicy, gdy politycy zdeptali nas, zwykłych obywateli. Są tysiące, setki tysięcy takich przykładów, a dzieje się tak, dlatego że urzędnicy są dziś bezkarni. Traktują nas jak swoich poddanych i nic im za to nie grozi. Los, który spotkał pana Dobrowolskiego i inne ofiary systemu, może spotkać dzisiaj, bądź jutro, Ciebie, albo mnie. To tylko wybrane przykłady sytuacji, gdzie urzędnicy i politycy odbierają nam wolność. Wolność nie jest nikomu dana raz na zawsze. O wolność trzeba zabiegać, a gdy potrzeba, o nią walczyć. Już dziś odebrano nam nasze prawa. Prawo do samobrony, prawo do wychowania dzieci, prawo do decydowania o własnym imieniu. Jutro odbiorą nam więcej. Z każdym dniem będziemy mieć mniej, mniej i mniej. Chyba, że powiemy nie. I spieszmy się. Dziś możemy powiedzieć nie przez kartę do głosowania. Ale jutro być może będziemy musieli wyjść na ulicę. Państwo mówi nam jak mamy myśleć, co mamy mówić i co mamy robić, a po co się tekstu na pamięć.